Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, czy zna pan problem ubogich pracujących w Polsce? Czy zna pan skalę problemu? Czy uważa pan za normalną sytuację, że ludzie pracujący w Polsce klepią biedę? 17 milionów pracowników Unii Europejskiej żyje poniżej granicy ubóstwa, a Polska znajduje się w czołówce krajów pod względem liczby pracujących ubogich. Zagrożonych ubóstwem jest 12% pracowników, podobnie jak w Portugalii. Gorsze wyniki zanotowano jedynie w Rumunii 17%, Grecji 14%. Dodatkowo Polska okazuje się być jedynym krajem o wyjątkowo dużej liczbie osób ubogich wśród pracujących przy jednocześnie umiarkowanym odsetku osób ubogich w całej populacji. Ten jest na poziomie średniej unijnej. Oznacza to, że w Polsce relatywnie częściej niż w innych krajach podjęcie pracy nie oznacza wyrwanie się ze sfery ubóstwa. Szczególnie zagrożone ubóstwem są młodzi pracownicy poniżej 24 roku życia i kobiety. Głównym czynnikiem odpowiadającym za ubóstwo pracujących są niskie płace połączone z dużą liczbą stanowisk pracy bez pewności dalszego zatrudnienia. W raporcie dotyczącym ubóstwa pracujących opublikowanym przez Komisję Europejską w rozdziale opisującym, jak poszczególne kraje unijne kreują politykę odpowiadającą za zmniejszenie ubóstwa osób pracujących, Polska pojawia się kilkakrotnie jako przykład negatywny. Razem z Bułgarią, Grecją, Łotwą i Rumunią nasz kraj wymieniany jest jako ten, który ma bardzo nisko ustawiony poziom płacy minimalnej. Razem z Hiszpanią Polska przedstawiana też jest jako kraj, który niemal nie stosuje niepłacowego systemu wsparcia socjalnego dla najuboższych ubogich. Jestem z regionu lubuskiego, gdzie też zarobki i dochody są bardzo niskie. Panie ministrze, co na to rząd? Jakie instrumenty chce wykorzystać w walce z ubóstwem pracujących i czy chce skorzystać z tego skutecznego narzędzia podnoszenia minimalnego wynagrodzenia? Dzień.